Chyba się mnie tutaj nie spodziewaliście. Powitajcie, moi drodzy, jestem DZSowski, a to jest kolejny odcineczek z Hello Neighbor, ale chwila, moment, kolejna aktualizacja wychodzi dopiero 22 grudnia, więc co ja tak naprawdę tutaj robię? Otóż mamy z Wilsonem kilka niedokończonych spraw, a mianowicie nagrałem dla was wszystkie wersje tej gry, poza prealfą, która z tego co mi mówiliście jest jednym z najtrudniejszych wydań Hello Neighbor i postanowiłem, że dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie tak jest, dlatego kibicowska łapeczka w górę i zaczynamy. Z zewnątrz ten dom między prealfą a alfą numer 1 nie różni się jakoś znacząco. Najważniejsze jest to, że w tej wersji mamy dostępny tylko parter, ale powinien nam on wystarczyć na cały jeden odcinek zabawy, dlatego udajemy się do środka i tutaj chciałbym wam wspomnieć, że miałem okazję przez 5 minut grać w tę wersję, ale po restarcie okazało się, że wyszła kolejna aktualizacja, którą nawiasem mówiąc już dla was nagrałem. Tutaj jeszcze sąsiada co prawda nie ma i nie możemy dokładnie sprawdzić całego parteru, a ja zapomniałem już gdzie co było. Oczywiście w tej wersji kamery już były, dlatego będziemy musieli uważać. Telewizor gra? Oczywiście, że gra. Możemy sobie wziąć latarkę, ale nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, żeby cokolwiek kraść z tego domu, zanim udamy się do tych drzwi z piwnicy. Niestety nie zobaczymy, co za nim jest, ponieważ Wilson od razu nas łapie. Mamy piękny dzień i Wilsona już zauważyłem. Już się gdzieś tam pojawił mi przed oknem. Tylko co teraz robi? Ogląda telewizję. I teraz nie pamiętam, czy już od Alfy Jedynki nas zauważał przez okno, czy nie. Ale najwidoczniej tak. Nie wiem dlaczego, ale już skorzystał z kamery i ją tam umieścił. Chyba jednak ta wersja jest jedną z tych trudniejszych. Nie wiem, czy bez latarki sobie poradzimy w nocy, ale można spróbować. Będzie taki ciekawy klimacik grozy. I czy ta kamera będzie nas teraz za każdym razem zauważać, jak będziemy tutaj przechodzić? Chyba tak, dlatego może zobaczymy, czy nie ma przypadkiem tutaj gdzieś jakiegoś wyłącznika prądu, ale nic nie widzę. Jestem ślepy, coś tutaj się świeci. Ten śmietnik wydaje jakieś dziwne światło. To ten śmietnik tak świeci? Nie. To coś innego tutaj świeci. Albo to po prostu światło księżyca. I najprawdopodobniej tak jest, bo tutaj już chyba nic podnieść nie mogę. A wyłącznika prądu? Jak nie było? Tak chyba w tej wersji nie ma. I tędy się dostać do jego domu nie mogę. Pewnie błąd ze śmietnikiem dalej jest aktualny, ale nie korzystajmy z niego, póki nie musimy. No niestety, kamera będzie nas teraz nakrywać za każdym razem, kiedy będziemy próbowali dostać się do jego domu. Dlatego niech nas złapie i zrestartujmy sobie dzień, żeby było jasno. Olać klimat. Najważniejsze jednak jest to, żeby w ogóle nam się udało dotrzeć do środka. Zamknął drzwi. Ta Franca zamknęła drzwi. Zobaczymy, czy nas będzie szukał. Czy tylko uda się na zewnątrz? Wyszedł, ale prawdopodobnie nam otworzył drzwi. Jednak nie będziemy musieli ich otwierać, ponieważ on gdzieś poszedł. Ja się udam na chwilę tutaj. Mamy światło i latarkę, która może nam się przydać w ciemniejszych pomieszczeniach. Jednak nie widzę tutaj nic, co mogłoby nam się przydać. Nie ma młotka, nie ma żadnych narzędzi. Chyba poszedł z powrotem do swojego pokoiku. Jak wygląda sytuacja w tym pomieszczeniu? To są te drzwi. A jak tutaj to wygląda? Musimy uważać na te kamery, ponieważ jeżeli one nas teraz złapią, to będzie bardzo źle. Źle również by było, gdybym skorzystał z tej pułapki. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Tylko kartony, patelnia, radio i budzik, który może by nam się przydał, jeżeli chcielibyśmy go jakoś zdezorientować, więc możemy go
nastawić. Jest chyba gdzieś obok nas, albo ja mam na odwrót słuchawki założone. Miejmy nadzieję, że to jabłko nie zwróci na nas. Jego uwagi. Zrobimy teraz pewien trik. Spróbuję udać się na zewnątrz i zobaczyć, jak wygląda reszta domu, bo nawet po tych 5 minutach gry nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Mamy łom, którego bym się akurat w tej szafie nie spodziewał, więc może powinienem wykorzystać okazję i rozbroić przynajmniej w jakiejś części te drzwi. Niestety kamera nas tutaj zauważy, jeżeli będziemy chcieli się tutaj udać. Czy on tam podejdzie? Czy nas zauważył? Wiecie co? Sprawdzę coś. Nie mam miejsca niestety. Okej. Udało mi się zablokować drzwi. Żegnam cię, kamero. Nie możemy jej niestety zdjąć stąd. Ciekawy jestem teraz, którędy on się do nas dostanie. Nie wiem, co to za zboczenie z posiadaniem patelni w całym mieszkaniu, ale właśnie mu tą patelnią przypierniczyłem. Czy kamera nas tutaj zauważy? Nie. Tutaj nas nie zauważyła, ale tutaj jest jakiś pokój z bardzo elegancko ułożonymi fotelami, które z pewnością zaraz sprawdzimy. Tutaj też coś jest i jest tutaj jakaś książka, więc może jakieś ciekawostki znajdują się w tej wersji. A jak wygląda reszta domu? To mnie teraz ciekawi. Tutaj mamy młotek, ale młotek się już nam chyba do niczego nie przyda, ponieważ łomem udało nam się drzwi otworzyć, przynajmniej w jakimś stopniu. Jesteśmy w łazience. Tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Toaleta jeszcze nie jest aktywna, więc nie spodziewam się, żeby Wilson udał się tutaj, by się wypróżnić. Nie jest za wesoło, to muszę przyznać, ponieważ nie wiem, gdzie będziemy mogli odnaleźć klucz do kłódki, o ile jest klucz, a nie wytrych. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. Na szczęście jest zajęty oglądaniem telewizji. Tu nic. Czy tam coś jest? Chyba nic nie ma. Przynajmniej kamera nas nie zauważyła. Czy tutaj możemy się dostać? Niestety nie, więc będziemy musieli wybić kolejne okno. Ale jak już tutaj jesteśmy, to sobie otworzymy te drzwi, żeby nie było później jakiegoś przypału, że ona zgoni po całym domu, a my mamy tylko jedno wyjście, do którego on o wiele szybciej dotrze. A latarkę to ja sobie stąd wezmę, ale mamy też klucz. Myślałem, że klucz będzie lepiej ukryty. No, siemanko, mój przyjacielu, jak się tego używa? Czy jest tutaj jakaś możliwość użycia tego? O, jest, jest. Wyświetliło mi się coś. Klucz zniknął, tylko z kodem będzie większy problem, gdyż nie wiem, czy on przypadkiem go nie będzie miał przy sobie. I czy to będzie jakaś karteczka, czy może jakiś obraz będzie miał z tyłu napisane ładnie, jak to wygląda, no. Sprawdźmy przy okazji, jaki jest faktyczny zasięg tej kamery. Jeszcze nie pika. Jeszcze nie pika. Jeszcze nie. Dopiero teraz. I znowu. A tutaj jest niestety niewidzialna ściana, więc się nigdzie nie udam. Nie wiem, do którego pomieszczenia on się na początku uda. To wygląda jak rekin, to muszę przyznać. Spróbuję udać się do tego pomieszczenia. Może tutaj coś znajdziemy? On ma naprawdę jakiś problem z tymi patelniami, ale to akurat patelnia nie jest. To wygląda bardziej jak ultrafiolet, który może nam posłużyć do odnalezienia ciekawych śladów w jego łóżku. Dlatego musimy sprawdzić, co pan Wilson robi
wieczorami. Co to jest za książka? Książka Goethego? Faust. No przyznam, że nie czytałem akurat tej książki. Niestety byłem zajęty niepotrzebnymi lekturami szkolnymi w tym czasie. A ona akurat do nich nie należała w technikum. Nope, 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 nope. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, panie Wilson, i ja jej nie pozwolę panu odebrać. Sobie odebrać. Porzucaj sobie. Widzieliście, jak daleko rzucił? To jest nie fair. Tak być nie może. Zauważyliście, że jeden z balkonów zaczął się świecić na zielono? Żałuję, że wcześniej nie nagrałem dla was tej wersji. Zobaczymy, może w nocy będzie efektywniejszy troszkę ten. Siemanko, kolego, mam nadzieję, że nie ukradłeś mi tego, co jest moje. I odejdź z tą łapą. Nie mam zielonego pojęcia, co wcześniej nią robiłeś. Gdzie jest do cholery jasnej mój sprzęt? Jest. Na szczęście jest. Gdybym stracił teraz tą ważną dla nas rzecz, to mielibyśmy spory problem. A czy możemy sobie oświetlić chociaż troszeczkę drogę? No, można powiedzieć, że możemy. Ale czy to... Kolejna kamera? Czy ty sobie ze mnie, kolego, teraz jaja robisz? Gdzie ona jest? Tu jest jakiś Nie, myślę, że to jakiś... Lepiej się teraz nie ruszać. On jest z tamtej strony. Więc spróbujemy się dostać teraz tutaj. Niestety zabił wszystko deskami. To jest menda. A czy tędy możemy wejść? Możemy. Jeszcze nie zauważył pewnie, że dostajemy się do jego domu właśnie tędy. Chyba jednak zauważył. Mogę to wziąć z powrotem? Nie zauważysz mnie. Nie! Straciłem to. Gdzie ja to teraz mogę znaleźć? Pewnie to się już usunęło i więcej nie zobaczymy tej ważnej dla nas rzeczy. Gdzie jest Wilson? Aha, pamiętam, już pamiętam, gdzie jest nasz uroczy przyjaciel. Tutaj nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystko jest do góry nogami. I tutaj właśnie bym się chętnie udał w poszukiwaniu kolejnych dziwnych rzeczy. Wilson tyłem potrafi wejść do swojego domu. Czy on nas będzie dalej gonił? Raczej tak, dlatego spróbujemy wejść gdzieś indziej. I raczej drugi raz tutaj nie powinien wchodzić. Czy jest jakiś włącznik światła? Tędy nie wejdziemy. Tutaj wejdziemy za to, ale tutaj nie chcę wchodzić. Ta szafa nie wygląda na bezpieczną kryjówkę. Chciałem połknąć silinę, ale Wilson mi nie pozwolił. Przy okazji krzywo naklejona tapeta. No, kto to robił? Ja się pytam, kto to panu tak zepsuł? I chyba wiem, dlaczego ta gra jest taka trudna. Odpowiedź macie na ekranie. Naprawdę zaczyna mnie to interesować. Czemu tam jest zielone wszystko? A może też drzwi są już otwarte i o tym nie wiem? Co wy na to? Żeby po prostu je otworzyć, bo ja... Nie, piłko. Nie rób tego. O nie, ktoś się zablokował, jaka szkoda. Ktoś się zablokował. I co my teraz zrobimy, skoro on się biedny zablokował i już nic nie może zrobić? No my sobie wykorzystamy ten bug. O, 4785.
Jak miło, panie Wilsonie. Znalazłem kod do pana piwnicy, a pan nic nie może zrobić, ponieważ siedzi sobie pan i przytula się z roślinką. Proszę bardzo, to jest pana, to jest pana. Ta piłka też mnie będzie 4785. Miejmy nadzieję, że kod się nie zmienił, bo jeżeli się zmienił, to teraz... to sobie osobiście przesrałem. Okej, okay, on teraz poszedł sobie tam, więc mamy troszkę czasu, zanim on skapnie się, że ktoś tutaj wszedł. My sobie spróbujemy wyjść tym małym oknem. Wiecie co? Okej, okay. Mogliśmy to wziąć. No i ci, którzy nie widzieli tego zakończenia, mogą zobaczyć się teraz. Ci, którzy widzieli, mogą sobie przypomnieć, jaką świetną minę mieli niektórzy, kiedy weszli tutaj. Wilson, ja już byłem w piwnicy, nic ciekawego nie ma. Ja stąd spadam, trzymam wyjście w rękach, ustawię sobie to u siebie. Nie będziemy się bawić w ciekawostki ani w jakieś sekrety na tym buildzie, ponieważ nie ma żadnego sensu, ale chciałem dla was nagrać taki film uzupełniający. Tak to możemy nazwać, taki filler do naszej serii przed wyjściem kolejnej aktualizacji. Co jest tam w tym miejscu zielonym? Pewnie już wielu youtuberów zrobiło milion teorii spiskowych na ten temat, dlatego ja się tym zajmował nie będę. Ja czekam niecierpliwie na kolejny update. Po do zobaczenia i cześć!